Opóki was mam i patrzymy razem na księżyc, idziemy na koniec tego rozdziału w neutralność, czy stajemy po stronie płonącej róży? Bo tak, ja już was prosiłem o to od dawna, czy to jest... To chyba jest jakaś randomowa północnica. Prosiłem was już od dawna, ale chcę was zapytać jeszcze raz. Czy mam stanąć po stronie płonącej róży, czy być neutralny? Bo mi jest to obojętnie, a wy bardzo raczej byście woleli jedną z tych dwóch dróg pewnie. Więc piszcie w komentarzach, proszę. Staram się was o to wyprosić od rozdziału drugiego. Dobra, w poprzednim odcinku zbieraliśmy fragmenty lusterka Aliny, żeby móc do niej jakoś przemówić. A teraz znalazłem Celinę. Nie chciałam. Byłam tak strasznie zdenerwowana. Nie chciałam zabijać. Chciałam tylko miłości. Ona gardziła nim, jego uczuciami. Nigdy bym tego nie zrobiła. Boję się nocy. Zawsze bałam się ciemności. Och, jak mi źle. Cóż złego, kiedy dziewczyna chce żyć z ukochanym? Ukochałby mnie na pewno. Cóż złego? Ja nie chcę się z tobą bić. Ja też nie. W ogóle co tutaj robisz, gówniarzu, skoro jest godzina... Północ 30. Dobra. Wiem, nieodpowiedni miecz, ale cóż z tego? Mam wianek z nieśmiertelników. Powinienem móc ją odczarować. Coś się najwyraźniej zjebało, więc mam na nią wyjebane. Idziemy do ogniska, śpimy do rana, idziemy do Abigail. Czekamy wątek główny. Coś mamy jeszcze poza tym głównym wątkiem głównym? Powiedziałem Alwinowi, że powinien zostać rycerzem, a nie wiedźminem. No. Muszę znaleźć jakiegoś rzemieślnika, który złoży kawałki zwierciadła w całość. No to idziemy do naszego kowala. Dobrze idę? Nie, tam jest południe, tutaj na północ. Tylko przejdę dookoła. Bardzo bym was prosił, żebyście napisali w komentarzach. Proszę. Bo jak nie, no to wybiorę po swojemu. A jak ja wybiorę, najpewniej rzucę monetą. Te dźwięki są naprawdę niepokojące. Dobra, do kowala. Chodźmy tędy. I tutaj przejdziemy za górkę. Nie chcemy się napotykać na skolopendromorfy, które tam najpewniej są. Wypijmy jeszcze łyczek. No cóż, no już jest zimna. Muteczek. Jeszcze kawałeczek. Widać już wieś? Nie, jeszcze jej nie widać. Co w ogóle jest za roślina? Wygląda jak róża. I nawet jest możliwość, że to jest róża, chociaż nie wiem. Kowal, kowalu, mój przyjacielu, bardzo bym cię prosił o przysługę. Tak? Dałbyś radę złożyć kawałki lusterka w całość? Jasne. Za 100 orenów. Umowa stoi. Masz tu kawałki lusterka. Zapłacę ci, jak skończysz. Ej, miałeś lusterko składać, a nie bawić się mieczem. Bez pracy nie ma kołaczy.
Dobra, no to musimy się gdzieś schować i wrócić. Tu się nie schowam, bo zamknięte. Jesteś inny. Przejechałem taki kawał drogi na wesele, więc... Do domu Adama. Tu i tak nikogo nie ma, więc... Spójrzmy do skrzyneczek, przynajmniej różniejszych kontenerów. Jest coś, czego nie czytaliśmy. Ballady. Wyjebmy chitynowe pancerze. Worek bakalie. Okej. To sobie poczytajmy. Minie troszeczkę czasu, mimo że jak czytamy, to czas nie mija. Gdzie one są tutaj? Zapachniało powiewem jesieni. Z wiatrem zimnym uleciał snów sens. Tak być musi, niczego nie mogę już zmienić. Brylanty na końcach twych rzęs. Kojarzę to skądś. Tego nie pamiętam skąd konkretnie. Chyba z sezonu burz. Końcówka sezonu burz, najpewniej. Tak? To jest trochę dziwne, bo sezon burz powstał po Wiedźminie pierwszym. Przyszedłem po lusterko. Proszę, jak nowe, a nawet lepsze. Należy się 100 orenów. Jak to zrobiłeś? Sklejanie szkła nie wygląda zbyt pięknie. Masz 100 orenów. Zmęczyłem się. Dobra, no to lecimy z tym lusterkiem teraz pod maliniak. I zobaczymy, co zadziała. Przyjmujemy zakłady. Kto uważa, że zadziałało, no to pisze, że uważam, że zadziałało. Że zadziała. A jak ktoś uważa, że uważam, że nie zadziała, no to pisze, uważam, że nie zadziała. Komentarze. Zapraszam do komentarzy. Tam jest most, no to jeszcze kawałeczek. A czekajcie, do kogo miałem zanieść zęby z jadarki? Bo to mnie troszeczkę interesuje. Do wiedźmy. A do wiedźmy jeszcze pójdziemy, później. Dlaczego ja używam tego miecza? Dlaczego są dwie? Dwie bestie. Chyba skoro pendromorfy są odporne na powalenia, ale możemy spróbować za chwilę. Zacznę je ogłuszyć, ale co mi to da, skoro jest pod ziemią? Okej, okay, po. A nie, jeszcze trzecia. Nie chowaj miecza, kretynie. Po? No nie. Te szczątki. Niech sobie leżą. Jeszcze trzecia. Nie trzecia, tylko czwarta. Nie, mam wyjebane. Uciekam. Tam są wilki. Tam gdzieś jest przejście. Ach, jest coś takiego sielskiego w tej lokacji. Wiem, że się powtarzam z odcinka na odcinek, ale musicie przyznać. Że ma to swój urok. Może poza tym drzewem. Którego liście tak śmiesznie się troszeczkę ujają. Alvin, idź stąd.
Wiem, że ty w tym momencie jesteś w dość smutnej sytuacji, bo ty nie masz gdzie mieszkać, bo osoba, która cię przygarnęła wcześniej, zmarła. Ale to już nie jest mój problem. Ja się już tobą nie zajmuję. Ja się w sumie tobą nigdy nie zajmowałem. Podmaliniak. Tam. Zaraz będziemy na miejscu. Spróbujmy użyć lusterka. Może sobie przypomni siebie. Piękna południca. Pójdź za południcą. Chodź ze mną. Alino, spójrz w to lustro. Alino? Przyjrzyj się dobrze. To... takie romantyczne. Jestem Aliną. Pamiętam. Muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. Alino, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie? Czuję się świetnie. Tylko trochę tu zimno. Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Muszę nazbierać maliny dla ukochanego. Muszę iść po maliny. Geralt, czemu duch Aliny nie odszedł? Czuję, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Być może zwierciadło Nehalenii to za mało, aby przełamać klątwę. Kiedyś słyszałam jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała, ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę powiadasz? Może trzeba popytać wśród osób, które znają dobrze ludowe mądrości. Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Wcześniej na to nie zwracałem uwagi, bo ja nie lubię zwracać na takie rzeczy uwagi, ale jaki on ma drętwy język. Mam, ale to nie twoja sprawa. Wiem, kochasz się w Triss. Możliwe. Ale nie mów tego w taki sposób, bo to brzmi mało romantycznie. Oraz też mało romantyczne jest, ale nieważne. Idziemy stąd. Wyciągnijmy miecz. Do wybajania. Jedyna osoba, która może nam w tym momencie pomóc i... która jest jakaś interaktywna, to jest to nasza Abigail. Swoją drogą, jakbyśmy ją zabili, nie mam pojęcia, z kim miałbym rozmawiać w tych sprawach. Pewnie byłaby to jakaś inna guślarka. Nie wiem, nigdy nie miałem serca jej zabijać. Zresztą nie wiem, czy aż tak dobrze. Bo w takim wypadku nie widzę sprawy od drugiej strony. Nie mogę spojrzeć na sprawę od boku, popatrzeć na benefity wszystkich opcji. A to dość smutne. Zjadłbym coś. A no w sumie ja też. Po imieninach został tort. Trzeba go zjeść, bo się zestarzeje. Za daleko. O jeden dom za daleko. Nie za daleko, tylko za blisko. Tutaj. Udało mi się bez użycia klawiatury. Czego chcesz? To ty zostawiłaś ogłoszenie na słupie? Tak, w sprawie zębów zjadarki. Potrzebuję 10 sztuk do eliksiru miłosnego. Eliksiru powiadasz? Proszę, oto one. Dziękuję. Że osoba, dla której miałaś go zrobić, najpewniej była to Celina. Ona nie żyje już. Dobra.
Ale to nie jest wszystko, o czym chciałem z tobą gadać, więc... Rozmawiajmy. Czego chcesz? Dlaczego nie mieszkasz nie w wiosce? Musisz... Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie. Natury duchowej. Znasz mnie. Możesz mi zaufać. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną idiotką zapatrzoną w siebie. Jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie... O tym śmierdali. Zachwycona lusterkiem. Problem w tym, że nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. Umarli słyszą tylko umarłych. I poezję. Zbłąkane dusze po śmierci wykazują daleko większą wrażliwość niż za życia. Argumenty zawarte w poezji powinny ją przekonać i zatrzymać na tyle długo, by zobaczyła swą potępioną siostrę. Jaskier będzie idealny do tego zadania. Powodzenia, Wiedźminie. Bierzemy Jaskra i idziemy śpiewać dla ducha. Ale bardziej demona. Jaskier, wiem, że jesteś zajęty, ale ojeb to i chodź. Geralt? Pomożesz mi, Jaskier? Jasne, wal śmiało. Ej, potrzebuję utworu, list poemat, muszę wysłać. W tym stylu. Żaden problem, ale żeby osiągnąć należyty efekt, muszę wiedzieć, do kogo piszę. Do Aliny. A czy to nie ona miała wyjść pojutrze za mąż? Miała, ale nie wyjdzie. No dobra. O czym ma być ten poemat? O śmierci, Jaskier. Alina nie żyje. Jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach. Musi zrozumieć, że jest trupem. No tak. Dość niecodzienne zamówienie, ale spróbuję. Jakieś wskazówki? Tak. Nie prowokuj jej, nie żartuj. Jest naprawdę niebezpieczna. Chyba straciłem wenę. Potrzebuję trochę czasu. Zlituj się, Jaskier. Musisz zdążyć przed zmierzchem. Dobra. Wieczorem spotykamy się z Jaskrem na polach. Wiecie co? A spróbujmy przez ten czas coś porobić. A takie spanie między godziną a tą, a godziną tamtą to nudna rzecz. Jest 10:00, no to będzie troszeczkę czasu wymagać, ale... Starajmy się. Chwileczkę. Przed którą godziną? Wieczorem. Okej, dobra, no to idziemy do króla rybaka. Dlaczego? Bo ja miałem wysłać listy do Triss. Ale tyle się tu działo, że aż zapomniałem. No musicie przyznać, że ręce miałem pełne roboty. Nie wiedziałem, gdzie je wsadzić. Taki zarobiony byłem. Ale może już nie o tym. Alvin, spierdalaj. A może ktoś z was lubi Alvina? Napiszcie w komentarzach, jeżeli tak. Cóż, to do drzewa, normalne drzewa, po prostu. A tu krypta była, okej. Nie wiem, po co tu skręciłem, ale... Ale jak już to zrobiłem, no to... To nie wiem, idziemy dalej. Nie myślimy o tym. Jest Berengar. Niech se siedzi. A ta króla rybaka jest kawałeczek stąd. Malutki kawałeczek. Pogadamy jeszcze z Wodianojem. Tu jest chata. Król rybak stoi tam. Łowi rybcie. A cóż innego mógłby robić?
Mhm. Chciałbym wysłać list do Wyzimy. Mhm. Dzięki. Mhm. Bywaj. Co to? To jest żaba? Czemu ona jest w powietrzu? Co to było? Co ta żaba tam robiła? Chodźmy jeszcze do tego... Do kogo? Do kapłana Wodia. No i ej, co jest? Co chcesz, dziewczynko? A ja coś wiem, a ja coś wiem. Gadaj. Myślałam się, że bardzo chcesz mi powiedzieć. Śmieszny ryboludź wrócił. Bo te złe ryboludzie sobie poszły. Zjadły wszystkie ofiary z ołtarza pani. Przebrzydłe paskudy. Mówisz, że kapłan Wodia Noi wrócił? Znakomicie. Mam z nim do pogadania. Wiesz, to i sam ja wiem. To są za światełeczka. Są ładne. Stoi. By rozmawiać. Gulbar dali byś cholera. Odebrałem zlecenie Berengarowi. Opowiedz mi więcej o tym konflikcie. Mieszkali mam pod wodą. Głęboka zawadła. Kochają panią. Ale nie wszyscy by kochać. Dużo by było zbłądzona. Odeszli od pani do Dagon. Oni zabili jak ludzie. Ja prosić twoja miecz nie kochać Dagon. Moja wielka nagroda. Rozumiem. Twoja pójdzie do wioska i przyprowadzi krowa dużo krwi. Dragon wyjdzie, twoja go nie kochać. By dają nagroda, wspaniała miecz. Mam wykraść krowę czempionkę na przynętę dla Dagona? Twoja nie kochać krowa, dużo krwi, czempionka na ołtarz. Dagon wyjść z woda. Mam ją zabić na ołtarzu? Ty wolnić złożyć człowiek? Straszny by ty być. Pani Jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Jakie być? Pani Jeziora chce, by Wodianoi i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Jak nie kochać Dagon? Zajmę się tym. Musisz mi dać... Krowa być lepszym pomysłem. I nadal jest posłuszny pani. Twoja wziąć? Ej, nie wiem. Złotą bransoletę. Złotą bransoletę. Na pewno? Nie pamiętam już tego, to było dawno. Tak, szczero, złota bransoleta. Uff, dobrze wyszło. Się zgrzałem. Dobra, teraz szybko pójdźmy załatwić sprawę z naszą ukochaną Aliną. Bo wszyscy ją lubimy, choć przecież tyle fajnej zabawy nam sprawiła. Już to biały mirt. Weźmy w razie co. Na brak witriolu nie narzekam, bardziej na brak nigredo.
ale jak dają to brać? Mogę od razu na pola wejść. I tak zrobię. Biegniemy. Widzę już elfy. Kawałeczek za elfami powinno być przejście. Toż to wilcuś. Toż to wilcy. Traf. No. Jest kolejny. I kolejny. Używam srebrnego miecza zamiast żelaznego, więc... Naturalnie potrzebujemy więcej ataków, ale no nieważne. To nie jest problem. Jest droga na pola. Tu gdzieś powinno być ognisko. Jest. Jest ciało, którego chyba nie przeszukiwałem. A może mieć coś przydatnego? Pochodnia. To dzięki, wiesz? Wieczór. Tą drogą tu też jest taka dość zabawna rzecz z tą medytacją Geralta. Bo wiedźmini śpią normalnie. Jest wiele przypadków w książkach i w grach później też, że wiedźmini śpią normalnie w łóżkach. Dobra, jest wieczór, jesteśmy na polach. Szukać tylko jaskra. Powinien być pod maliniakiem. Te pola są ładne, ale trochę ciężkie do łażenia. Nie aż tak jak bagna. I nadrabiają... jeszcze mają to dość... tą malowniczość. Ale nadal. Dobra, jaskier jest albo tutaj, albo przy wejściu na pola od strony... Tu go nie ma. To jest na wejściu do pola od strony wioski. Nie wiem, łażę na trzymanej tyldzie. W razie czego. I zobaczymy. Jest, widzę go, widzę go. Ale zapierdala. Popatrzmy na niego. O, zatrzymał się. Nie, zapierdala dalej. Jaskier dajesz. Jeszcze tylko kawałek. Wcale nie jesteś spóźniony, jest tylko 20. Ale jednocześnie się nie zatrzymuj. Po prostu biegnij. Aj, nie ty, te! Gdzie? Jaskier! Geralt, nie biegnij za nim, tylko go złap. Jamp czy daktyl? A może stworzyć coś zupełnie nowego? Ach, nie mam węgla. Co za koszmar! Wiem, zrobiła się noc i on idzie teraz do ogniska. No biegnij! Ja cię popycham, żeś biegł szybciej, albo się chociaż wywalił i głupi ryj rozwalił. Gdzie on biegnie? Ale tak na serio. Nie mówcie mi, że on sobie stąd idzie. No, no ty kurwo. Mieliśmy się spotkać wieczorem na polach.
Jak mówi quest? Ile leveli? 29. I powinno się pokazać, na którym levelu dostaniemy dostaniemy złote talenty. A nie pamiętam, gdzie to było. To było na 30. Nie ten guzik, Geralt. No nie! Użyję myszki. Dziennik. W pełnym słońcu. Przy maliniaku. Mam nadzieję, że nie jest za późno jednak. Oby nie. Bo jednak wieczór wieczorem, a jest 20:30. To dla mnie nie jest już wieczór. To jest już dość wczesna noc. A jeszcze się... O, patrzcie, wiwerna. Jak się wkurwię, to przyjdę tutaj i na niej wyładuję złość. Dawcy Dagona. Nie chce mi się bić z motłochem. Chcę stąd wyjść. Uff, dało się. Jakby miało leźć dookoła tej chałupy. Jak na niesławnych bagnach. Jaskier. Jaskier chuju. Dobra, najwyraźniej po prostu jest za późno. Do 19:00 pośpijmy. Jest, stoi. Utas. Geralt? Jak poemat? Nie można by tego przełożyć na jutro. Za późno. Będziesz musiał improwizować. Mistrz Jaskier, obiecaliście zagrać nam weselu. Ułożyliśmy z Geraltem króciutki wiersz na dwa głosy. Raczysz posłuchać? Jaskier, co ty wyprawiasz? Chętnie. Serce ustało, pierś już lodowata. Ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje. Szukać lubego oblicza. Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Kojarzy mi się z pieśnią wampiryczną, jeżeli tak się to nazywało, z trzecich dziadów cholernych. Upiorem. Pamiętam. Już wszystko pamiętam. Zabiła mnie Celina. I dopóki nie zostanę pomszczona, moja dusza nie zazna spokoju. Celina nie żyje. I idzie. Człapie. Alino, to ja. Twoja siostra Celina. Jak widzisz, zostałaś pomszczona.
Celino, nie win siebie. Wiem, że nie chciałaś mnie zabić. Ach, Alino, tak mi przykro. Sprawiedliwości stało się zadość. Jestem przeklęta i po kres czasu ma dusza będzie błądzić nocami po polach. Nie jest tak źle. Skoro udało się odczarować Alinę, istnieje szansa. Pomożesz mi, Wiedźminie? Postaram się. Dlaczego uratowałem Abigail? Bo jej cześć i cnota były zagrożone? Nie, bo złamane zostało prawo? Nie, bo wybrałem mniejsze zło? Nie, to Wielebny i jego trzutka dokonali wyboru. Jestem Wiedźminem. Nie osądzam, nie karzę. Rozwiązuję ludzkie problemy. Nie zawsze mieczem. Kulminacja wyborów z rozdziału pierwszego. Troszeczkę potrwało, co nie? Ej, gdzie ty idziesz? No kurwa. Jasna dupa. Ja się nie rozumiem, czy ja mam jakąś zbugowaną wersję, czy co? Zawsze działało. Za każdym razem jak grałem, to działało. Tym razem jak gram, nie chcę zadziałać. Nie przepuszczę cię. Jeżeli dobrze pamiętam, powinno teraz się zapytać, czy to wianek z nieśmiertelników? Daj ją kliknąć. Aż cholerna gra. Cholerny silnik. Geralt? Jaskier, możesz mi wyjaśnić? Świetnie ci poszło. Uprzedziłbym cię, ale to był nagły przypływ weny. Na przyszłość oszczędź mi nagłych przypływów weny. Nie obrażaj się. Udało się przecież. Zresztą zamierzam rozwinąć ten temat w wielkie dzieło o ludowych obrzędach. Ja już znam takie jedno dzieło. Gdzie ta cholera poszła, tam idzie. Do Adama idzie. To może być śmieszne. Popatrzmy. Ty Adam, patrz. Patrz, co idzie. Adam. Tak? Udało mi się odesłać duszę Aliny do... sam nie wiem dokąd. Ocaliłeś ją. Dziękuję ci. Teraz już tylko na śmierć czekać muszę, by połączyły się nasze dusze i kresu dobiegły me katusze. Bywaj. Nie, żeby coś, ale te rymy, mimo że to były rymy, to były to rymy chujowe. To już jest inna. To już jest południca. A ja chcę północnicę, tutaj łazi. Chcę z nią pogadać. Dobra, ale tutaj może zakończymy. Pójdziemy w następnym odcinku do Juliana, powiemy mu o całej sytuacji, ruszymy wątek z Dagonem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli taki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże. Siema.